Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam rowery, które posiadamy w Biker Budzyk. Dzisiaj mamy dla Was rower Unibike Link na kołach 29 cali na rok 2021. Rower jest to... Jest ten rower na ramie aluminiowej, praktycznie tej samej co Expert, i Flight, tak? Czyli mamy hydroformowaną główkę zwężaną na zwykłych zaciskach. Natomiast fajnie, że jest support już press fit, jest to większa sztywność. Niektórzy zachwalają, niektórzy nie. To w sumie wszystko zależy od tego, czy dbacie o to. Rower na amortyzatorze SR Santor XCR. Jest to amortyzator olejowy ze skokiem 100 mm z manetką blokady już na kierownicy. To jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o Linka, Link był potrzebny w kolekcji Unibike'a. Zanim się pojawił, była bardzo dużo loka w gałęzi MTB, w Unibike'u. Był model Fusion, później Evo. Między tymi modelami było 1000 zł różnicy w cenie. Nie było nic pośredniego. Jeśli komuś za mało było w Fusionie, a za drogo było, nie chciał przeznaczyć kwoty, która wtedy była jakieś 3700. Jak wchodził Link za Evo, no to po prostu nie było żadnej alternatywy między tymi rowerami. Wtedy pojawił się Link i się okazał złotym środkiem. Bardzo, bardzo mnie ucieszyła informacja, że będzie budowany już na ramie należącej do rodziny Flighta, Experta i Evo, a nie, że to nie będzie rozbudowany po prostu Fusion, bo tam rama jest 1,18 góra-dół. Tutaj mamy już główkę taperowaną, to jest bardzo na plus. Są też inaczej poprowadzone przewody. Przewody są już w ramie. Do przerzutki przód też wychodzi tutaj zgrabnie Linka. Nie ma tutaj wstydu, jeżeli chodzi o stylistykę i wykończenie Dokładnie ramy. Dokładnie tak. No to jest bardzo, bardzo schludnie wygląda i, no i ładnie po prostu, tak. Koła, jak zawsze, budowane przez Unibike'a. Jak w większości modeli wzmacniane, oczkowane obręcze, szprychy ze stali nierdzewnej. Na piastach Shimano. Piasty Shimano, tutaj też nie ma oszczędności. Napęd mamy 2x10 z bardzo dużą rozpiętością. Z tyłu mamy kasetę 1142. Jest to cały napęd Deore. Hamulce mamy pozagrupowe, ale są to Altusy, Alivio, przepraszam Alivio, bardzo, Alivio, i już naprawdę wykonane bardzo dobrze, już w tym nowoczesnym, już w tym nowoczesnej, to powiedzmy, grupie, tak, są wzmacniane, przez co są sztywniejsze, same też klamki, no i bardzo dobrze hamują. Rower na komponentach od Uno z siodełkiem już w standardzie, w sumie Sele Royal. Też tutaj mamy Sele Royal. Może kiedyś doczekamy Unibike'ów Sele Italia. To byłby ogień, bo jednak Sele Italia to Sele Italia, ma swoją markę, tak. Ale Sele Royal też jest bardzo dobre. W sumie to jest pochodna Sele Italia. Tak. Fajne w Sele Royal, co pokażemy kiedyś Wam, jakie akcesoria można domontować do tych siodełek, mają z tyłu taki klips. Sam dobór siodełka. I sam dobór siodełka jest też bardzo fajnie skomponowany w serii Sienta, gdzie możemy Was posadzić na taboret żelowy i odcisnąć kości kulszowe, dopasować bardziej, pewniej siodełko do Waszej budowy ciała i do Waszych potrzeb. Dokładnie. Sprawdza się to. Wracając do Linka, bardzo mi się podoba, że korba już jest na presficie. To jest bardzo duży plus. Napęd 10-rzędowy uważam, że w zupełności wystarcza. Rower, który jest w cenie 399,
Nie widzę w nim, jak w większości Unibajka, grama oszczędności. Tutaj, porównując inne modele w tej półce osprzętowo bledną, ten model występuje w jednym kolorze, czyli mamy tutaj taki czarno-niebieski styl. Może się mu komuś podobać, nie podobać, o gustach się nie dyskutuje, ale no tutaj jest minus właśnie, jak zawsze, kolorystyczny. Tak. Bo w zasadzie do tego roweru nie ma co się doczepić, jak w większości z unibajków, bo te rowery są super cenowo i super osprzętowo, tak? Mam klientów, którzy oczekują, że w cenie 3200 otrzymują widelec powietrzny. A wychodzą mi z linkami na innych producentów, gdzie taki widelec się znajduje. A ja wtedy odbijam piłeczkę i pokazuję resztę osprzętu, na które klient nie zwraca uwagę, że tam jest a później się okazuje, wiele słabiej. A później się okazuje, że ten osprzęt właśnie jest krócej nam wytrzyma. Zdecydowanie. No, widelec to jest element roweru, który bardzo łatwo zupgrade'ować. No i się nie psuje tak. Jeżeli czujemy taką potrzebę w ogóle. I nie jest tak... No niełatwo go tak zeksploatować, jak na przykład napęd, tak? Tak. Który jest słabszy, no to będzie szybciej się eksploatował i będzie szybszy koszt tej wymiany, tego napędu. Na co zwracamy uwagę, to dwa sloty na ramię do packingu, czyli do jakichś koszyków na bidon, za pięć zabezpieczeń, czy pompki, czy co to nam się praktycznie zamarzy, co tam pasuje, to możemy zamontować. No są fajne oponki są tutaj, są to opony Schwalbe Smart Sam. Są to uniwersalne opony posłużące nam troszeczkę, no, generalnie w teren, natomiast na asfalcie też bardzo dobrze wynośnie toczyć ze względu na środkowy pasek. No i w kolekcji 2021 Unibike się poprawił. Rok temu były tam wsadzone opony 2.1. No niektórzy klienci narzekali, że jest to za wąskie. Ci, którzy się wybierali w teren, ci, którzy kupowali linka, żeby jeździć po ścieżkach rowerowych, traktowali to jako atut. W tym roku są opony fabrycznie 2.25 i no moim zdaniem, jak na rower górski, prezentuje się to znacznie lepiej. Jest to rower górski z nutką sportową, natomiast jeśli ktoś szuka roweru wygodnego do takiej turystyki, powiedzmy sobie bardziej odważnej, tak powiedzmy, no to jest to bardziej, jest to bardzo dobry wybór. Dla mnie jest, no, jak to w Unibike'u, bardzo fajnie skonfigurowane te rowery. Tak jak wspomniałem, jeżeli Fusion to dla Was za mało, a Evo to za dużo, to Link idealnie w to się pasowuje. Wchodzi nam mniej więcej w ten przedział potrzeb. Co do ramy, mamy tutaj 21, jest dosyć duża, dlatego ten rower wygląda pewnie i w kadrze jako bardzo duży. Ramy są od 17 do 23. Na chwilę obecną szybko porwaliśmy jedną 21 z rezerwacji, bo te rowery nam się rozchodzą, po prostu w trymiga przychodzą i odchodzą. Także dzisiaj się żegnamy z tą sztuką. Spodziewamy się niebawem dostać jeszcze jedną partię linków i chyba to będzie na tyle w tym roku. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym modelem, zapraszamy do salonów. My w swoich filmikach staramy się pokrótce wprowadzić, wymienić co ważniejsze rzeczy, a jeśli chodzi o szczegóły i o indywidualne podejście, zapraszamy do salonów, zapraszamy do kontaktu czy mailowego, czy telefonicznego. Czy na tam, czy przez Facebooka. Czy przez Facebooka. Teraz możliwości jest wiele. Dokładnie, postaramy tak. się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Jak zawsze zachęcamy do komentowania. A jeśli macie taki rower, podzielcie się. Podzielcie się swoimi uwagami. I opinią na temat tego roweru. Na pewno jest dużo rzeczy, o których dzisiaj nie powiedzieliśmy. Jeżeli macie swoje własne spostrzeżenia, uwagi, jak najbardziej zachęcamy do dzielenia się z nimi. Traktujmy się jak jedna wielka rowerowa rodzina, która przy stole rozmawia o ciekawym temacie. Także z naszej strony na dziś to wszystko.
Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć. Cześć.